Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedruna 3.0 2381 ranking, a plan jest dojścia do rankingu 2400, więc jest już bardzo blisko, bardzo, bardzo blisko, tylko trzeba rozgrywać dobrze partie i Speedrun 3.0 można będzie uznać za zakończony. Zerkam sobie, ile partii rozegrał mój przeciwnik, tudzież przeciwniczka, patrząc po zdjęciu. No dobra, 12 tysięcy partii praktycznie, więc spoko, G6, skoczek na C3 z planem E4, mam nadzieję, że tu jest wszystko w porządku. Dobrze, więc tak, tutaj jeszcze się wita ze mną, dobrze, fajnie, jest D5, ok, czyli wszystko sympatycznie. Sympatycznie można się witać, moi drodzy, ale może H4 w ogóle. Zagramy H4, jest to takie współczesne posunięcie, grałem to też w partii klasycznej swego czasu i z sukcesem. Posunięcie H4 jest po to, żeby tutaj spróbować grać te H5. Jest posunięcie C6, przeciwnik lub przeciwniczka będzie próbowała tutaj zbić na C4. Zastanawiam się teraz na dygoniec, tak, na dygoniec G5 się zastanawiam, więc od razu zagramy. Liczymy na to bicie, ja lubię takie zamieszania, potem spróbuję zagrać E4, zamieszać tu na szachownicy sporo, żeby się i przeciwnik nie orientował, co się stanie na szachownicy i żebym ja się generalnie nie orientował za bardzo. Wtedy szachy są piękniejsze, jeden błąd decyduje o wszystkim, albo nawet pół błędu, można tak powiedzieć. Chociaż oczywiście to są troszkę żarty, ale trzeba grać normalnie. No widać, że jest roszada. Tutaj bić nie chciałem. Bicie jest w ogóle fatalne, bo takiego gońca oddać tak szybko to też nie jest najlepszy pomysł. Chociaż w pewnym momencie można tutaj zbić. Na przykład jakby przeciwnik zagrał tu, bardzo można rozważyć takie bicie. To wszystko zależy od sytuacji. Ale nie, już to nie nastąpi. Jest bicie... B5 może? Goniec zagrał sobie na G4, to jest ciekawe. Przypuszczam, że tak, muszę zagrać z powrotem, ale bardzo mi się też podoba taka koncepcja. W sumie chyba taką koncepcję zastosuję. Odejdę ze związania, króla zostawię w centrum, będzie się działo. Jeżeli bicie, to będzie bicie. Tutaj sobie celuję, oczywiście liczę się z B5. Po B5 będzie trzeba odejść, goniec może wrócić, hetman sobie wyjdzie, ale B5 już będzie jakimś tam rodzajem pewnie słabości pionka C6. Tak sobie to mniej więcej kalkuluję. Oczywiście atakuje tutaj pionka, można się liczyć z tym, że też pójdzie hetman. Więc tutaj jest bronione, można to zostawić, potem może skoczek na E5 też będzie na celowniku mocno. Mocniej pionek napiętnowany. Jest B5, więc wracamy gońcem sobie na E2, to co wspominałem wcześniej. Prawdopodobnie goniec zagra na E6, tak bym próbował, dokładnie tak. No i hetman C2, zobaczcie, przewidziałem przyszłość. Znaczy, no wiadomo, że nie, ale w szachach trzeba przewidywać i na razie się to wszystko udaje, przekalkulowane jest słusznie. Tutaj jest słabość, mam nadzieję tą słabość wykorzystać. No teraz tak, skoczek na D7 się narzuca, żeby próbować grać tu, może tak, a jak będzie B4, to skoczek na A4 i przypilnuje C5. Teraz to jest mój główny cel, właśnie żeby przyblokować. O, jest H6. Bardzo prawdopodobne, że bicie tu jest bardzo ciekawe. I całkiem ok, ale nie chciałbym tego gońca za bardzo oddawać. Jeszcze muszę pomyśleć chwileczkę. Może goniec F4, mogę dostać taki ruch, ale wtedy tu. Dobra, szybko zdecydowałem i szybko się na to też zdecyduję. Zdecyduję. Gram tu, prawdopodobnie skoczek chce wejść, żebym nie zbił, ale tak bym go nie zbił. Goniec zagra na E5 i w tym momencie... Aha, co ty tutaj kombinujesz, drogi przyjacielu? Ale moment... Chwila. Goniec F5 wygląda dziwnie. No to tak trzeba chyba grać. Gram tak, żeby wziąć pionka. Więc jakiś ruch typu A5 musi nastąpić. Oczywiście skoczek E4 będzie możliwe, ale ja zagram wtedy też wieża C1 szybko i przyblokuję mocno ten punkt, a później hetmanem pójdę na D1 i znowu na B3 będę mógł skoczyć, chociaż nie będę musiał. What? Kompletnie się tego ruchu nie spodziewałem, więc zagramy sobie, poczekajcie, bo może w ogóle odejść tak sobie i mieć to wszystko gdzieś. Goniec E5, F6 będzie fatalne, chociaż E5, nie, no nie może to być dobre posunięcie. W sensie F6 nie może to być dobre posunięcie. Tu. Skoczek tu pilnuje, żeby mi się te skoczki nie rozbrykały, bo hetman D7 tu będzie mi celował. Dobra, zagramy goniec G3. W takim razie. Goniec jeszcze nie ma chyba tutaj jakiejś super mocy.
Więc w ten sposób spróbuję zachować tę figurę. Tak, skoczek D7, od razu wieża C1, żeby pilnować tego punktu C5, żeby nie było przełomu. Muszę to przypilnować, to jest moim celem, więc z roszadą, jak widzicie, jeszcze się nie śpieszę, znaczy też nie mogę się wyrobić ze zrobieniem roszady. No więc czekam. Po takim ruchu będzie opcja zagrania C5. Będzie? Nie, jeszcze nie będzie. Ale będę musiał zagrać B3. Ale wpuszczę skoczkę na C3. To znaczy, on nie będzie mógł tu jeszcze zagrać, bo go zbiję. To znaczy, zagrać będzie mógł. Tak, ja sobie sam zadaję pytanie i sobie na nie odpowiadam. Tyle, że chyba bez większych gróźb ten pionek poleci, jak hetman będzie tutaj stał. Ale nie, to będzie się zgadzało generalnie. Powinno się to generalnie zgadzać. No, idzie jak idzie. Skoczek na C3. No, zobaczcie, mogę jednak to wywróżyć. Skoczek C3. Aha, bo zawsze wieżą będę mógł zbić. Dobra. Jednak on się szykuje, lub ona, na zagranie C5, ale to będę miał wybicie, będę celował skoczka, więc zdążyłem zrobić roszadę. Odetchnąłem już z ulgą, moi drodzy, po zrobieniu roszady, więc jest ok. Skoczek szykuje się tutaj na wtargnięcie. Dobra. Mam możliwość taką, ale potem będzie tutaj, będą potem widły. Ale chwila, bo jak zagram tu, to on nie może tu, nie może tu, będzie musiał uciec tu, nie może tu, nie może tu, tam będzie musiał uciec, to wtedy hetman C1, skoczek tu, a i na tego gońca, to jest niefajne. Tu muszę chyba zagrać. Gram goniec na E5, skoczek zagra. Ojojoj, tu się porobiły problemy, Krzysztof, bo skoczek na C3 wejdzie, tego nie doceniłem i w sumie przeoczyłem, trzeba się do tego przyznać. Bez bicia, coś za coś. Zawsze jak coś tam się chce zahaczyć, to opuszcza się gdzieś tam pola w swoim obozie. Hetman B2. Tak, żeby po takim zagraniu może nie reagować od razu, może mieć chwilę czasu, ale też w sumie gdzie tym hetmanem mogłem ruszyć. Nie widziałem sensownego posunięcia. No jest skoczek C3. Właśnie tu pionka może mi zbić, ale on tego chyba, znaczy ona ewentualnie. Chyba tego nie zrobi. Dobra, wybiję gońca na G7 najpierw. W sumie chyba będę musiał to wszystko olać, choć z drugiej strony może goniec D3, żeby atakować skoczka, tylko że skoczek weźmie tu, ja wezmę. Ewentualnie jakiś D5 z szachem, a potem tutaj, ale to nie za wiele chyba da. Może w ogóle wybić, a jeżeli będzie wybicie pionkiem, hetman A1, potem tu i tego pionka będę chciał zbić. A jeżeli zbije tu, skoczek zbije. Aha, i tu będzie opcja ataku. Nie podoba mi się to. Może w ogóle tak zagrać. Skoczek zbije tu, ja zbiję, hetman zbije. G4 będzie możliwe. F3, to skoczek G3 to nie bardzo, ale G4 będzie wyglądało groźnie. Dobra, idziemy na noże. W takim razie. Lecimy skoczkiem na E5. Trochę pewnie niepoprawnie. No, ruch H4 nie zrobił dobrej kariery, ale może jeszcze się przyda coś takiego. Trochę może abstrakcja mnie ponosi tutaj. Bicie, bicie. Aha, wleciał mi skoczek z powrotem. Chcę tutaj zagrać. Okej. Tu mi chce zbić, tu mi chce zbić. Zagramy G4. Idziemy na ostro. Idziemy na ostro. Zobaczymy, co goniec zrobi. Goniec zagra na E6 i te, też będzie mi celował w A. 3. Ale moment, ja mam teraz taki ruch. Właśnie. Posunięcie. Aha, bo on mi weźmie tutaj, tu i tu. No, nie mam wyjścia. A3 trzeba. Chodzi o to, że nie można zbić, bo tu leci skoczek, a jak skoczek zbije na A4, to mam hetman B4. To by było w ogóle świetne białymi, ale on zbije tu. On zbije tu. Ale będę miał też bicie tam prawdopodobnie. Bo teraz tak, on wszystkiego nie może zrobić. Znaczy ona, no strzelam, on, ona, w sumie nie wiem, z kim gram. What? A to jestem bardzo zaskoczony tym posunięciem. Ale może to jest i dobry ruch. Ale chwilunia. Tutaj, tutaj. Może w ogóle zbić? A może zbić to w ogóle? Tu się otworzy diagonala, a to będzie ciekawe. Tutaj, tutaj, tutaj. Bijemy, rozszczepiamy pionki. Tu się pojawia fajna opcja, więc trzeba się bać. Ciekawe, czy to przeciwniczka, o ile gram z dziewczyną, to dostrzegła. Raczej dostrzegła. No, z szachem, więc muszę odbić.
Kurczę, jak to szybko poszło i tak agresywnie, że tak powiem. Dobra, tu się broni, trzeba chyba zagrać tak, chociaż ten pionek. Co tak mam grać? W sumie to chyba muszę. Zagram tak, no bronię pionka. Skoczek jest. Tutaj może się uda osłabić też punkt G6, więc H5 będę miał w zanadrzu. Grunt, żeby tego pionka. No właśnie. Wieża C7, wieża C8. Taki pewnie jest plan. W miarę szybki, żeby tak zagrać. Ten pionek może być groźny. On na A2 będzie groźny później, ale wieże go na razie trzymają. Będzie problem. Co? Naprawdę? Tutaj na D2, tak? To tak mam grać? Nie chcę tak zagrać. To w sumie nie mogę. Tak. Co tak? Albo tak. Bardzo trudne ruchy chyba przede mną. No bo tak chcę zagrać, tylko że nie mam już tego pionka tutaj. Wieża D2. Tutaj. Bicie. A2. Co? Wezmę. Nic tam się nie będzie działo. Trochę lipa. C6 nie działa tak jak należy. Choć z drugiej strony skoczka mogę mieć silnego. Tam jak zagram tak i zbiję i pionek zbije, ale może być F6. Dobra, za późno. Poszło, więc nic na to nie poradzę. Jest H5. H5, wieża. Co? Wow. To jestem naprawdę zaskoczony. To teraz spróbuję atakować. Już kompletnie jestem zaskoczony teraz. Ale to chyba jest dobry ruch w ogóle. Tutaj po prostu wisi. A, brakuje teraz tu mi wieży. Tu i tu może wjechać od razu. Ale to nic nie da, bo król H8, wieża G8. Czyżbym się bardzo odsłonił w tym momencie? Prawdopodobnie. Wieża D5 kompletnie nie brałem pod uwagę, powiem szczerze. Tutaj coś działa. Wtedy tu, jeden szach. Tu. A nie, no co ja gadam. Aha, będę mógł zbić tu, ale wtedy będzie bicie tutaj. To nie mogę. Szkoda, że takiego ruchu nie mam. Chyba przedobrzyłem, moi drodzy. Zdecydowanie przedobrzyłem. Nie zwróciłem uwagi, że taki ruch jest kompletnie. Przeoczenie. Coś takiego. Jak zagram tu, to będzie jakiś szach. No właśnie. No muszę tak skoczka pobronić. Będzie taka akcja. Ojej, tu w ogóle przegrywam, bo jest bicie. Tutaj. Wszystko do końca zostanie zbite. Ten pionek wygrywa partię. Będę musiał chyba tak w ogóle zagrać. Muszę tak zagrać w ciemno, żeby nie wymienić wszystkiego. Tutaj wybić. No hetman wybije. Tu grozi. I w sumie nie wiem co dalej. Tutaj. Hetman E4. Spróbuję pograć szybko, ale to nie wiem w sumie co tutaj ja dobrego mogę zagrać. Bo jest wieża na przykład tak. Co tak, dam szacha, bicie tu. Hetman groźny, pionek groźny. Wygląda to fatalnie. Ale nic lepszego mi do głowy nie przyszło. Jeszcze mam gorszy czas. Czułem w kościach, że pozycja jest bardzo dobra. Coś wypuściłem. Straszymy. Straszymy, nie mam wyjścia. Jeszcze jakaś nadzieja. No będzie taki ruch, no to tutaj. Żeby tutaj grać. A to w sumie też można olać król G8 i nic nie ma. Tam hetman będzie chciał zagrać na C1. Też E4, a E4 nie mogę przecież, no co ja w ogóle gadam. Ale może jeszcze jakiś taki ruch taki, może coś tutaj, F6. Jakieś takie czary mary prowizoryczne, nie wiem, takie.
Krzywię się mocno, bo jest bardzo ciężka sytuacja. No właśnie tak. Ojejku. Jeszcze tak, to tak. Aha, bicie tu. Tu wieża, bicie, bicie i nie doganiam pionka. Pionek A2 wygrywa partię. Ja cię kręcę. Co? Kompletnie nie rozumiem. Znaczy, pewnie są lepsze ruchy. Nie są lepsze ruchy. Dobra, gram szybko, bo w sumie już nie wiem co. F6, to bez znaczenia, pozycja jest kompletnie przegrana, bo można dać szacha tutaj i wygrać partię po zasłonie. Potem tu i pionek ucieka. No właśnie. A, dorobienie hetmana i tutaj grozi mat. Jeszcze ciekawsze rzeczy. No dobra, trzeba się poddać. Spróbuję zaproponować rewanż. Partia zagrana słabo przeze mnie. Szkoda, bardzo dużo straciłem na rankingu. Ale jest rewanż, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, jest D4. No to zrewanżujmy się skoczkiem na F6, G6. Goniec G7. Zobaczymy, czy uda się tutaj przeciwniczkę. Chyba w ogóle z kobietą grałem, masakra. Przegrałem z kobietą w Deadly Tuesday? Wysoki ranking w ogóle. E3. No dobra, to C5. Podrywamy centrum w tym momencie. H3. Bardzo szybko gra przeciwniczka. Cieszę się. Skoczek C6. Są to moje klimaty. Goniec F5, skoczek E4. Taki jest plan. Żeby otworzyć tutaj gońca. Super. Gramy sobie fajnie w szachy. Jakoś się... Co? To bije. Cudowne zepsute pionki. Wiecie co? Zaryzykuję stwierdzenie. Nie nazywam się Krzysztof Budrewicz, jeżeli tą partię przegram. Bardzo ryzykowne stwierdzenie. B6. Naprawdę, bo czuję, że pozycja jest miodek czarnymi już w tym momencie. Żadnych problemów. Tutaj jest słabo z pionkami. Jak ja mogłem przegrać tamtą pozycję? Nawet po hetman B5, oczywiście ja to brałem pod uwagę grając już B6. Bicie, bicie wyprostuje pionki, ale skoczek na A5 będzie stał, myślę, że fajnie. Wieża AC8 wydaje mi się, że jest dobrym ruchem, żeby trzymać skoczka. No dokładnie, skoczek już się trzyma. E5 w ogóle chyba jest też fajne. No tak, bo trzeba tu rozbijać obóz przeciwnika. Posunięcie E5. Tutaj przeciwniczka musi zareagować. W ogóle po tym ruchu możliwe, że tak można zbić. Skoczkiem nawet. Ale zastanawiam się pionkiem. Koniec odejdzie. Dobra, teraz mam czas na zastanowienie się. Zbicie. A nie, chyba skoczkiem w ogóle. Skoczkiem hetman tam się czuje. Dobrze. Pionek. Goniec co zagra tam, wieża tu, skoczek, nie, dobra, bije skoczkiem. Bije to skoczkiem, żeby mieć otwartego gońca. Teraz grozi coś prostego, bicie tu i wzięcie pionka, a jeszcze można spróbować obronić wieży. Dobra, tak nie poszło, oczywiście bije gońcem, żeby uderzać tutaj. Bardzo szybko gra przeciwniczka, okej, mam taką opcję, ale to na razie nic nie daje. Myślę bardzo, bardzo poważnie teraz nad czym. Pozycja czarnymi jest wyśmienita, bym powiedział. Tutaj, może tu. Tu. Mój hetman jest troszkę uwięziony, ale nie na zawsze. Zastanawiam się nad tym ruchem. Bo jeszcze skoczek tutaj. H6, F5. Zagrajmy tak. Celujmy w pionka. Możliwe, że taki ruch dostanę. Nie trzeba będzie reagować. Okej. Możliwe, że F5. F5 odbieram. Aha. Dobra, ale bicie, bicie. Wyprostuję pionki, ale mam B5. C4 tu. Z przyjemnością. Z wielką ochotą. Jeszcze jak dojdę do ruchu C4, to w ogóle będzie pozamiatane według mnie. No, zagram taki ruch, ale zaraz, czy teraz, czy jeszcze odejść? Jeszcze teraz odejdę, bo jak taki ruch, to B4. No, przyblokowanie? Można. No dobra, A6, bronimy. A teraz grozi wzięcie tutaj pionka. Dobra, z powrotem. Aha, bo jak zagram tu, to skoczek będzie miał tu miejsce. W ogóle dużo dobrych opcji. Wieża E8, wieża E4 i jesteśmy w domu. Tutaj to już powinno być
Przepraszam. Przegrana pozycja bez dwóch zdań. No i właśnie, widzicie, moi drodzy widzowie, gram z dziewczyną, prawdopodobnie z kobietą, i widać, że w tamtej partii popełniłem grube błędy. Teraz się trochę usprawiedliwiam, bo widzę, że po tej partii ona gra bardzo słabo. Mogę wziąć pionka chociażby za darmo. Skoczek oczywiście wejdzie, ale zastanawiam się, czy nie wziąć tu, nie mieć spokoju i na przykład zagrać sobie spokojnie tak i wziąć tego. No pewnie, po co skoczek ma mi wlecieć tu? Choć godne uwagi jest to pewnie tu. Nie, no dobra, bijemy. Hetman wraca. Struktura jest świetna. C4. No C4, no to jeszcze wieża B8 można. Ale tego pionka wezmę. Ciężkie figury w grze. No C4 jest, tak. No gram tak. Gram tak, przypilnuję tego pionka. Jak bicie, to bicie pionkiem. Wieża świetnie kontroluje. Taki ruch. HF4 może być, a tu będzie słabość na E3. No dobra, wszystko się dzieje tak jak mówię. Tutaj, tutaj. Jeszcze taki ruch w sumie jest ciekawy. Albo w ogóle z powrotem. I tutaj. Tu hetman wejdzie, nie wejdzie. Ciężko stwierdzić, ale wierzę, że mam świetną na E4. Dobrze, trzeba to teraz dobrze wykorzystać. Chwilunia, niech ja pomyślę. Może w ogóle hetman E8, żeby pilnować tu i wziąć tego pionka. Dobra, hetman E8. No jest. Oj, tutaj, tutaj. Nie będzie do końca to dobrze działało. Czy ja powiedziałem, że jak przegram tę partię, to się nie nazywam Krzysztof Budrewicz? Chyba tak. B4 tu. Zagrajmy sobie tak, żeby celować w tego pionka. Może ustawię hetmana tu, tylko obawiam się takiego wejścia, ale to jeszcze nie jest groźne. A, jednak będzie, bo zawsze mam taki ruch, ale nie chcę tego wpuścić. Zagramy hetman E7, pilnując F6. No tak, ten pionek, no. No tak. Z powrotem chyba muszę. Czy tak? Aha, bicie może nastąpić. A może tu w ogóle? Zagrajmy tak, żeby hetman był połączony z wieżą. Żeby mieć zagranie takie, typu wieża C4. Zobaczymy, co na to przeciwnik zrobi. Czy ucieknie tędy. Dobra, wieża C4 najpierw. Okej, tutaj będzie atak. Sprytnie. Tak chyba muszę. Nie, bo będzie bicie tu. Tu to E4. Może tak w ogóle? Hetmany wymienić. Jak wymienię hetmany, może być blisko remisu. Większe szanse chyba przeciwniczka będzie miała na remis. W ogóle taki ruch też mnie ciekawi. Tu, ale to otworzy linię. Da mi jakieś punkty punkt zaczepki. Jak to realizować? Bo na pewno jest dobrze. To jest pewne. No sprytnie. To takie hetman D3 takie troszeczkę utrudniające posunięcia. Wiecie co? Hetman E4. Niech będzie. Niech tak i będzie. Wybiję wieżą. Zawsze mam B4 i pionka sobie wyrobię wolnego, tylko z królem będzie problem. Ale tutaj i tutaj przejdę, a jak nie wybiję, to tu osłabię. Dobra. Niech tak będzie.
No, wymienić hetmany musi wymienić, to bez dwóch zdań. Zdziwiłbym się, jakby tak się nie stało, mam wieża C2, później daje mata. No, hetman D2 nie można, bo wieża C2. A, no dobra, tak też ewentualnie. A tak? Aha, bo ona już chce zdwoić wieżę. Sprytnie. Wybijam. Wieża C2, E4, C4. Tu chyba trzeba. Tutaj będziemy atakować. W sumie można to kontrolować, też można jeszcze wieża A5 zagrać, tylko ten przełom będzie troszeczkę uciążliwy, chyba że się uda tutaj zagrać. What? Wieża C1 to nie rozumiem, ale gram H6, żeby tu zagrać od razu po biciu. A, no to super, to gramy tak, ten pionek jest słaby. Tak w ogóle może? Właśnie, bo jak wieża musi iść tu, żeby tego piona nie stracić. Tak. To tu. Tak. No C4, oczywiście, że C4. Krzysztof. Musisz grać C4. Wieża C7, wieża C5. I tego pionka będę chciał zdjąć. To ja tu się tak mocno przejmuję tą pozycją, a to się okazuje, że ona jest w miarę easy, no. Wieża C5 będzie stała bardzo dobrze. Będzie tu pilnować i tego pionka dręczyć, więc jedna wieża będzie musiała go bronić, a drugą sobie przemanewruje. Aha, odejdę tędy. Nie no, remis to nie. Nigdy w życiu. Może tędy w ogóle. Nie no, dobra, gram tak. Okej. I gram tak, żeby moja wieża była mobilna. Jak będzie bicie, to będzie bicie, ale tego pionka będę chciał zdjąć, a wieża już będzie jakoś tam działała. Trochę szybko podejmę decyzję, mało czasu się robi. Też zdążę tak zagrać w sumie. Jakby co. Ewentualnie wieża E8. A, no to zdwajam tu. To teraz tak. Teraz już jest już dobrze. Powinno być. Bicie, bicie. Zbić trzeba. W sumie szacha można dać. Nie, zagramy tak. Zawsze to król, szach. Bo ten pionek będzie groźny, więc ona musi uważać, jeżeli to jest ona. A, muszę tak, z powrotem. Dam szacha, wezmę tego pionka. Dobra, daję szacha, biorę pionka. I biorę pionka. Oczywiście taki ruch może nastąpić. Tak. Pionek zdążę. Co? Naprawdę? Bardzo jestem zdziwiony. Szach. No to teraz to easy. No to mogę tak nawet. Wymusić w ogóle bicie. Tutaj z szachem. Tutaj. Król tu. Proszę bardzo. Wezmę pionka. Nie. Okay, no to tak. No już nie ma takiego ruchu, bo idzie. No to dobra. No to to. Wieżówkę bardzo nie. Bardzo pograła nie. Bez pomyślenia jakiegoś większego. No tak, no to już królem podejdę, to już sprawa jest prosta. Już można nawet zbić, jak zagra A4. Tu. Wszystko wisi. Okej, tak. Biorę. Tak nie można, bo tu. O, to już podstawka. Ale to już bez znaczenia. Okej, mamy to. Wróciliśmy na swój ranking. No to szukam rewanżu. No, miło się gra. Odrzucił wyzwanie mój przeciwnik, przeciwniczka. No dobra, moi drodzy. Dwie partie. Znowu jesteśmy na tym samym poziomie. Poprzednia partia była niestety nie najlepsza, ale rewanż się udał. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś odcinek 2-3 i w sumie trzeba tą serię powoli kończyć. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Dziękuję serdecznie za łapki w górę, za subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.